Na wstępie chciałbym nieco przybliżyć postać myśliciela, o którym będziemy mówić. Emil Cioran, urodzony w Rumunii w 1911 roku, przez większość czasu zaliczany jest do wielkich egzystencjalistów XX wieku. Jako egzystencjalista, nie jest zaskoczeniem, że nie poświęca on wiele czasu na omawianie takich zagadnień jak metafizyka, budowanie rozbudowanych systemów, dyskusje o epistemologii czy estetyce. W rzeczywistości nawet bardziej niż inni egzystencjaliści uważał on, że wszystkie te rzeczy są w większości przypadków stratą czasu. Cioran chce mówić o egzystencji, o kondycji ludzkiej, a konkretnie o ciemnych, niewygodnych, brzydkich aspektach ludzkiej egzystencji, które społeczeństwo często każe nam zamiatać pod dywan. A mimo to siadamy na kanapie po pracy we wtorek we własnym pokoju i na pewnym poziomie wiemy, że te rzeczy wciąż tam są, ukryte pod dywanem, ale zawsze obecne. Z tego powodu w tym odcinku musimy porozmawiać o dość mrocznych sprawach. Nie jest to niespodzianka, ale fascynacja tą chronioną klasą mrocznych tematów sprawi, że wiele osób przypnie Cioranowi etykietę pesymisty. I bez wątpienia pod pewnymi względami tak było. Ale celem tego zastrzeżenia na początku programu jest uświadomienie Wam, że tak, 95% z Was nie będzie się zgadzać z jego poglądami na temat kondycji ludzkiej. Ale wiedzcie, że moją ambicją jako kogoś, kto próbuje przedstawić jego poglądy, jest to, że mam nadzieję, iż pod koniec tej prezentacji uda mi się przekazać, że pomimo tego, co na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo mrocznym, pesymistycznym spojrzeniem. Pod powierzchnią Emil Cioran może być jednym z najbardziej optymistycznych myślicieli, jakich miałem przyjemność studiować. Myślę, że najlepszą rzeczą, jaką mogę powiedzieć, aby przygotować nas do rozmowy o dziele Ciorana, jest to, że jest ono dalekie od przygnębiającego. Wiecie, czasami, gdy mamy problem w życiu, chcielibyśmy, żeby przyszedł filozof taki jak Platon i dał odpowiedź, jak żyć mądrzej. Ale czasami, gdy stajemy w obliczu problemów, które po prostu musimy znosić i z którymi musimy sobie radzić, problemów, które najwyraźniej nie znikną w najbliższym czasie, czasem po prostu chcemy, by ktoś nas wysłuchał, ktoś, kto był tam wcześniej i może nam pomóc. Moim zdaniem, to właśnie stanowi istotę pracy Ciorana. Sprawia on, że czujemy się trochę mniej osamotnieni w tych nieuniknionych, ciemnych aspektach ludzkiej kondycji i sprawia również, że choć przez chwilę czujemy, że nie musimy ich ukrywać, aby być uprzejmymi. Być może najlepszym sposobem, aby pokazać, jak wyjątkowym myślicielem jest on sam, jest opowiedzenie o grupie, która w historii stała się znana jako gnostycy. Podstawowa idea jest następująca: Świat jest wadliwym na wiele różnych sposobów. W kontekście religijnym można to opisać w ten sposób, że świat z pewnością nie jest niebem czy rajem, prawda? W filozofii świat jest tylko ziemskim cieniem świata form. Można podawać mnóstwo przykładów, rozumiecie o co mi chodzi. Jeśli więc świat jest wadliwy, to jest to powszechna koncepcja w myśli ludzkiej. To różne grupy w historii próbowały wymyślić teorię, dlaczego tak jest. Gnostycy wierzyli, że świat jest pod wieloma względami zepsuty, ponieważ został stworzony w zepsuty sposób. Bóg, jakkolwiek byśmy go sobie nie wyobrażali, mógł stworzyć świat, jak tylko chciał. Zdecydował się stworzyć świat, w którym musimy na przykład konsumować życie, aby żyć. Stworzył świat, w którym są zamiecie, wulkany, huragany i wszystko inne, co powoduje trudności stworzył świat w którym cierpienie jest istotną częścią procesu stworzył świat z masą plastiku tylko złośliwy bóg stworzyłby świat z możliwością tworzenia plastiku dla gnostyków tylko złośliwy bóg stworzyłby świat w którym moglibyśmy rozpoznać i być świadomi cierpienia którego wymaga istnienie przez cały czas to właśnie z powodu tego cierpienia gnostycy dochodzili do stanowiska, które w dzisiejszym języku częściej określa się mianem antynatalizmu, który w jednej z wyrazistych form polega na odmowie posiadania dzieci, a nawet praktykowania ich tworzenia, z powodu skrajnej niechęci do świadomego sprowadzania na ten świat kolejnych niepotrzebnych cierpień. Wróćmy teraz na chwilę do Emila Ciorana. Powiedział on kiedyś, że wszyscy uciekamy od tragedii naszych narodzin. Od rzeczywistości, w której zostaliśmy wrzuceni do absurdalnego, pozbawionego sensu świata wbrew naszej woli. Ale jakby tego było mało, na złego jesteśmy jeszcze świadomi tej rzeczywistości. Cioran powiedział, lepiej być zwierzęciem niż człowiekiem, owadem niż zwierzęciem, rośliną niż owadem itd. Zbawienie to cokolwiek, co pomniejsza królestwo świadomości i zagraża jego wyższości. W tym rzecz właśnie. Cioran ostatecznie odrzucił nawet gnostyków i antynatalistów z wielu powodów, ale jednym z bardziej wymownych jest fakt, że próbowali oni nawet usystematyzować swoje wnioski. Odrzucił wcześniejsze próby filozofów, którzy próbowali w ten sposób uporządkować stan rzeczy. W rzeczywistości odrzucił wiele sposobów, w jakie ludzie robili to do tej pory. Odrzucił nawet tradycyjne formy w literaturze. W swoich dziełach pisał fragmentami w takim aforystycznym stylu, którego nie sposób uchwycić. Mówiąc wprost, tak jak to mówił Cioran, nie trzeba mieć jakiegoś skodyfikowanego oficjalnego opisu rzeczywistości, aby zdawać sobie sprawę, że jako ludzie jesteśmy nieudanymi projektami. Sama ludzkość jest nieudanym projektem. Módlcie się do Boga, do jakiego chcecie. Ale Emil Cioran twierdzi, że kimkolwiek lub czymkolwiek jest ten Bóg, jedno jest pewne. W tym konkretnym projekcie spieprzył sprawę. Nie będzie to szokujące dla wielu z Was, ale cioran dochodzi do wniosku, że być może w ostatecznym rozrachunku wszystko jest bez znaczenia. I zaczynając naszą dyskusję od tego miejsca, to jest to właśnie punkt, od którego mógłby on zacząć. Kiedy weźmie się pod uwagę całkowity bezsens życia, czystą absurdalność istnienia. Cierpienie znoszone codziennie na ogromną skalę tylko po to, żeby się utrzymać, jak można powiedzieć, że to piękne stworzenie? Można by wysunąć argument, że jest ono piękne na swój własny, ułomny sposób. Jak można w ten sposób zaszufladkować definicję piękna? Jemu chodzi o to, że jakie wszechwiedzące, wszechmocne bóstwo. Robi z tego projekt artystyczny? Dla Ciorana jest to odpowiednik sytuacji, w której przedszkolak przykleja buźkę z makaronu na papier konstrukcyjny. Cioran oczywiście nie bierze pod uwagę możliwości istnienia boga odpowiedzialnego za to wszystko po prostu śmieje się z absurdalności tego zjawiska z tej konkretnej perspektywy, co zresztą często robi w swojej pracy. Cioran myślał, że powiedzmy, jeżeli wierzysz w jakąś twórczą siłę stojącą za wszechświatem, i jeśli naprawdę poświęciłbyś się jakiemuś Bogu, który według ciebie planuje to wszystko to czasami musisz być przygotowany na życie bez wszystkich obietnic i zabezpieczeń, które twój Bóg ma ci do zaoferowania. Cioran mówi dalej, że kiedy poświęcisz chwilę i po prostu posłuchasz, kiedy przestaniesz płaszczyć się u stóp Boga, prosząc o bezpieczeństwo, kiedy przestaniesz prosić o odpowiedzi, usłyszysz to, co on nazywa jedyną prawdziwą rzeczywistością. Ciszę. Co usłyszymy, gdy pozwolimy by idee zostały uznane za nieważne, przekonania za drobiazgi, sztuka za kłamstwo, a filozofia za żart? Kiedy przestajemy próbować racjonalizować i nadawać sens otaczającemu nas światu za pomocą religii, filozofii czy jakiejkolwiek innej metody, natychmiast stykamy się z rzeczywistością wszechświata. Ciszą. Emil Cioran powiedział: Dla zwierząt życie jest wszystkim, co istnieje, dla człowieka zaś. Życie jest znakiem zapytania. Nieodwracalnym znakiem zapytania, ponieważ człowiek nigdy nie znalazł i nigdy nie znajdzie odpowiedzi. Życie nie tylko nie ma sensu, ale nigdy go nie będzie miało. Dla 90% z Was, jak dotąd, może to brzmieć jak paplanina rozwydrzonego kolesia, który nie ma na tyle głębokiego charakteru, by znaleźć sposób na nawiązanie kontaktu z wszechświatem lub ludźmi. Ale to, co czyni Ciorana tak interesującym, to kierunek, w którym zmierza. Pozwólcie, że zacznę od tego. Istnieją bardzo realne, tragiczne i bolesne elementy ludzkiej egzystencji, których wszyscy doświadczamy w pewnym momencie naszego życia. Oznacza to, że są w życiu rzeczy, które czasami są po prostu dobani. Praktycznie każdy, kto tego słucha, w pewnym momencie doświadczył jakiegoś poziomu rozpaczy, depresji, melancholii czy porażki. Wszyscy popełniliśmy w życiu błędy, które kosztowały nas utratę wielkich szans, wszyscy mieliśmy złamane serca i tak dalej. A jednak, jakże ciekawe, powiedziałby Cioran, że wszystkie te tematy i wiele innych zaliczają się do tej uprzywilejowanej klasy, jaką mamy w odniesieniu do mrocznych tematów, do zbioru prawdziwych doświadczeń, które, jak się wydaje, wszyscy przeżywamy, a o których nie powinniśmy mówić. Dla większości życie polega na ciągłym kreowaniu wizerunku, w którym nie odczuwamy żadnej z wyżej wymienionych rzeczy. Na każdym zdjęciu mamy się uśmiechać, powinniśmy być zadowoleni z tego, w jakim miejscu w życiu się znajdujemy i podekscytowani naszą przyszłością. Ale ten obraz, który wielu z nas przedstawia, nie jest rzeczywistością naszych wewnętrznych doświadczeń. Istnieje poczucie, że pewne uczucia powinniśmy trzymać w sobie i nie mówić o nich. Kiedy bowiem podchodzi do nas przyjaciel i mówi, że jest przygnębiony bezsensem życia, lub rozpacza z powodu braku kontroli nad tym, co się dzieje, ciekawe, że jak powiedziałby Cioran, często spotykamy się z wyrazem troski. To jest domyślne. Możemy próbować naprawić tę osobę, jak gdyby była zepsuta, czy coś w tym rodzaju. Zepsuta, ponieważ uznała rzeczywistość na rzeczywistości warunkach. Ale Cioran powiedziałby. Dlaczego musi tak być? Nie chodzi mu o to, że nie powinniśmy próbować pomagać naszym przyjaciołom, gdy źle się czują. Oczywiście, że powinniśmy, jeśli tego właśnie chcemy. Chodzi mu raczej o to, że te negatywne doświadczenia wewnętrzne są czasem częścią ludzkiej kondycji. Czy nie powinniśmy umieć rozmawiać o rzeczywistości? I dlaczego jest to coś, co sprawia, że czujemy się tak niekomfortowo, gdy ludzie to robią? Weźmy jakikolwiek inny aspekt rzeczywistości. Jeden dodać jeden równa się dwa. Czy kiedy twój nauczyciel w pierwszej klasie mówił o tym aspekcie rzeczywistości, byłeś smutny? Czy byłeś zaniepokojony? Czy to było zakazane równanie, czy coś innego? Nie, oczywiście, że nie. Dlaczego więc akurat te części doświadczenia? Dlaczego tabu? Według Ciorana odpowiedź brzmi: Po prostu dlatego, że mówienie o nich sprawia, że czujemy się niekomfortowo. Ten punkt widzenia przypomina mi nieco punkt widzenia Heideggera w jego koncepcji bycia aż do śmierci. Heidegger uważa, że wielu ludzi spędza życie robiąc wszystko co w ich mocy, aby nie brać pod uwagę absolutnej, całkowitej rzeczywistości, że pewnego dnia będą musieli umrzeć. Wokół zaprzeczenia tej rzeczywistości budujemy nawet nasze społeczeństwa. Ukrywamy śmierć, choroby i schorzenia w odgrodzonych odległych miejscach, tak abyśmy nigdy nie musieli na nie patrzeć. Na cmentarzach, w szpitalach, domach spokojnej starości. I bez względu na to, jak niewygodne może być codzienne przyjmowanie tej rzeczywistości do wiadomości, ostatecznie gdybyśmy żyli z ciągłą świadomością śmierci, nasze życie byłoby przeżywane w o wiele wyższej rozdzielczości. Cóż, podobnie jest z cioranem. Te ciemniejsze momenty naszego doświadczenia sprawiają, że czujemy się bardzo niekomfortowo. A ponieważ nie wyrażamy tego, co czujemy. I sprawiamy, że ludzie czują się uszkodzeni lub złamani, gdy to robią, pomaga nam to w dążeniu do tego, co w jego oczach robi większość ludzi w tym życiu do życia w ciągłym stanie zaprzeczenia. Istnieją trzy podstawowe strategie, których ludzie używają, aby pozbyć się tych złych uczuć. Pierwsza z nich polega na tym, że za pomocą różnych metod starają się po prostu je wytłumaczyć. Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda stosowana w historii. Może to być religia, mogą to być filozofowie i ich idee, może to być książka samopomocowa, może to być jedno z tych weekendowych seminariów motywacyjnych, na których wszyscy nagle uznają, że to dobry pomysł, by skakać dookoła i machać rękami, jak jedna z tych dwóch osób przed myjnią samochodową. Dla Ciorana nie ma znaczenia, co to jest. Jest to cokolwiek, w czym wymyślamy jakąś narrację, która ma na celu ucieczkę od tych uczuć. Przy okazji, to jedna z rzeczy, które czynią z ciorana tak interesującego filozofa. On nawet nie lubi filozofii i uważał, że wszystkie te próby myślicieli, by stworzyć racjonalizację dla tych uczuć, za stratę czasu. Dla wielu z was nie będzie to zapewne zaskoczeniem. Wiedząc, że jego praca powstała na początku lub w połowie XX wieku, w epoce oświecenia, rozum nie jest ulubionym sposobem rozwiązywania problemów, z którymi borykamy się jako ludzie. W tym sensie, że wnioski dotyczące biologii i psychologii, podobnie jak wiele innych nauk, są poddawane ścisłej kontroli. Atakuje się język i jego niestabilność. Relatywizm, nihilizm, historycyzm to one stają się głównymi sposobami, w jaki kierujemy naszą moralnością, a nie coś, do czego jakiś koleś doszedł pewnego dnia w swojej piwnicy. Cioranowi chodzi o to, że kiedy próbujesz uzasadnić te uczucia strachu i melancholii związane z egzystencją, tak naprawdę jesteś intelektualnie nieuczciwy. Nie podoba ci się to, że te uczucia są nieprzyjemne? Więc próbujesz znaleźć jakąś racjonalizację życia, która pozwoli ci się czuć bardziej optymistycznie. Ale to, co jednocześnie robisz, mówi cioran, to przykuwanie się do doktryny fałszywej nadziei na wyższe rzeczy. Na pierwszy rzut oka może to zabrzmieć tak, jakby próbował być przygnębiający, i ktoś może wyjść z tego punktu z nastawieniem w rodzaju, no to jaki jest sens robienia czegokolwiek? Ale na głębszym poziomie cioran mówi: pomyśl, jak wiele możliwości uniemożliwia ci przykucie się do jakiegoś kultu optymizmu. Kiedy nie masz żadnych łańcuchów, i akceptujesz bezcelowość rzeczy, to teraz możesz iść wszędzie. Na przykład, kiedy zaakceptujesz niebezpieczeństwa sawanny, nie będziesz musiał siedzieć w opancerzonym samochodzie na drodze, obserwując wszystko z daleka. Ale tak jak każda wspaniała atrakcja, którą warto zobaczyć, ma swoją cenę. A kosztem tego typu egzystencji jest melancholia, strach i cała reszta uczuć, które towarzyszą intelektualnej uczciwości. Drugim sposobem, według Ciorana, w jaki próbujemy pozbyć się uczuć, jest odwrócenie od nich uwagi. W dzisiejszych czasach jest to bardzo powszechne, ponieważ mamy tak wiele narzędzi, które pomagają nam robić to skutecznie: Netflix, media społecznościowe, gry wideo, rzeczy, które nas odurzają, powieści fantastyczne. Nie brakuje rzeczy, które mogą odwrócić naszą uwagę od tych uczuć, jeśli tak postanowimy. Cioran powiedziałby jednak, że jeśli zdecydujesz się i zignorować te uczucia Robisz to na własne ryzyko, bo nie można być przez całe życie na ciągłej kroplówce z Netflixa. Te uczucia strachu i melancholii, one nadejdą. I nie ma znaczenia, jak wygodnie się czułeś i jak dawno nie doświadczyłeś porażki lub tragedii. Życie w końcu rzuci coś w twoją stronę. A kiedy tak się stanie, czy chcesz czuć się komfortowo, radząc sobie z tymi uczuciami, czy też chcesz, aby te mięśnie zanikły? Czy chcesz stawić czoła czemuś, co będzie dla ciebie czasem próby, ale wiesz, że sobie z tym poradzisz, czy też chcesz, aby nastąpiła katastrofa? Tak, podobnie jak w przypadku rozumowania, odwracanie uwagi może działać na krótką metę, ale nie rozwiązuje problemu i ostatecznie służy tylko temu, by w innym momencie okraść cię z doświadczenia. Trzecim powszechnym sposobem, w jaki ludzie pozbywają się tego typu problemów, jest zaakceptowanie ich jako rzeczywistości. Widzimy to np. w stoicyzmie oraz w wielu tradycjach wschodnich. Idea jest taka, że jeśli nauczymy się akceptować fakt, że rzeczy ostateczne są poza naszą kontrolą i nie będziemy mieć na to wpływu, to wszystkie te rzeczy, niezależnie od tego, jak bardzo są niewygodne, nie będą już miały nad nami władzy. W teorii brzmi to bardzo świetnie. Ale Cioran był dość sceptyczny co do tego, na ile naprawdę człowiek jest w stanie zaakceptować te rzeczy, czy też to tylko kolejny sposób na stworzenie racjonalizacji w celu rozbrojenia władzy, jaką te trudne uczucia mają nad nami. Wiecie, on ma taki cytat, że człowiek akceptuje śmierć, ale nie godzinę swojej śmierci. Myślę, że częściowo chodzi mu o to. Że możemy zaakceptować fakt, że pewnego dnia w przyszłości meteoryt wielkości Kanady niespodziewanie uderzy w ziemię i zakończy życie, jakie znamy. Możemy żyć troszcząc się o różne rzeczy i nie martwiąc się o ten potencjalny meteoryt, bo szczerze mówiąc, jeśli on nadejdzie, to co moglibyśmy zrobić? A jeśli nie nadejdzie, to czyż nie wyglądam mądrze, że nigdy się tym nie przejmowałem? Ale powodzenia, gdy zobaczysz skałę wielkości Kanady, która zrzuci ogień na wszystko, co do tej pory znałeś i kochałeś. Ale odłóżmy to na chwilę na bok. Dla dobra argumentacji powiedzmy, że ci ludzie nauczyli się całkowicie akceptować wszystko, co jest poza ich kontrolą. Cioran powiedziałby, że sama akceptacja to za mało, by być sprawną istotą ludzką. We wszechświecie, w który jest pozbawiony sensu i pełen absurdów, aby mieć powody do wstania z kanapy i zrobienia czegokolwiek poza jedzeniem i spaniem, Trzeba koniecznie przywołać, jak mówi, powody moralne, estetyczne, religijne, społeczne i wiele innych. Bez wątpienia, nawet ci, którzy osiągnęli ten poziom akceptacji, dokonali tego, co Cioran uznałby za intelektualnie nieuczciwe skoki w innych dziedzinach, wykształconych przez moralne, estetyczne, religijne i społeczne. Chodzi o to, mianowicie, że głównym założeniem dzieła Ciorana jest nicość. Mówi on, kiedy wszystkie dotychczasowe racje moralne, estetyczne, religijne, społeczne itd. przestają kierować naszym życiem, jak można je podtrzymać, nie ulegając nicości? Tylko przez związek z absurdem, przez miłość do absolutnej bezużyteczności, miłość do czegoś, co nie ma treści, ale co symuluje iluzję życia. Żyję, ponieważ góry się nie śmieją, a robaki nie śpiewają. O to, co ma na myśli. Zastanówmy się teraz nad tym przez chwilę. Jak już powiedzieliśmy, rozum może dać ci chwilową ulgę w uczuciu strachu i melancholii. Ale można też powiedzieć, że w ten sposób przykuwamy się do jakiejś doktryny i ograniczamy swoje możliwości życiowe. Jest to alternatywny sposób patrzenia na zalety rozumu. Cóż, czy nie moglibyśmy również powiedzieć, że osoba, która nie ma pacyfikatora w postaci rozumu, rozproszenia czy akceptacji rozbrajających te nieprzyjemne uczucia, czy nie moglibyśmy powiedzieć, że ta osoba przepełniona tym uczuciem rozpaczy jest w pewien sposób pełna życia w sposób, w jaki nie są pełne wszystkie inne osoby? To znaczy, jeśli rozpacz i melancholia są czasem częścią życia, to czy nie moglibyśmy powiedzieć, że ucieczka od nich wydaje się być zaprzeczeniem lub negacją życia w jakiś sposób? Właśnie z tego miejsca chciałbym przyjrzeć się nieco bliżej twierdzeniu, że Cioran jest pesymistą. Z jego perspektywy staje on w obliczu tej samej rzeczywistości, co wszyscy inni, tragedii naszych narodzin, wbrew naszej woli we wszechświecie, z którego szybko zdajemy sobie sprawę, że jest bezsensowny i absurdalny. Większość ludzi w tym momencie ucieka w drugą stronę. Ponownie stosują pasyfikację, rozsądek, odwrócenie uwagi, akceptację, ale z tej perspektywy żadna z tych metod nie rozwiąże problemu. Wszechświat jest nadal absurdalny i żadna racjonalizacja ani odwracanie uwagi nie zmienią tego faktu. Tak więc, z perspektywy większości osób stosujących jedną z tych taktyk, owszem, Cioran będzie wyglądał na największego pesymistę, ponieważ negatywnie odnosi się do ich optymistycznej perspektywy, ale z jego perspektywy nie jest on pesymistą on po prostu nazywa to tak, jak sam to widzi. I z pewnością nie jest zwolennikiem siedzenia i użalania się nad tym, że wszystko jest bez znaczenia, a świat jest absurdalny. To, co czyni go interesującym myślicielem, to fakt, że jego taktyka polega na podążaniu w stronę absurdu, w bieganiu do płonącego budynku, z którego wszyscy inni chcą uciec. Nauczeniu się kochać świat, który jest czystym absurdem, po prostu dla niego samego, a nie ze względu na to, jakie znaczenie może on nam dać. Aby być w stanie połączyć się z czystą bezużytecznością. Pamiętajmy, że jak powiedział, trzeba umieć kochać, co nie ma treści, ale symuluje iluzję życia. Kierując się w stronę absurdu i obejmując go, afirmujemy życie, uciekając przed nim na różne twórcze sposoby, negujemy je. Czy można powiedzieć więc, że takie przyjęcie kondycji ludzkiej, zarówno jej ciemnych, jak i jasnych stron, jest rodzajem optymizmu? Nie ma jednak wątpliwości, że jeśli chcesz wyruszyć w taką podróż, to z pewnością nie będzie ona łatwa. Jest to styl życia, który bez wątpienia będzie wymagał od Ciebie zaakceptowania uczuć melancholii, strachu, porażki, samotności i całej reszty. Ale dzięki zaakceptowaniu prawdziwego absurdu świata i rzeczywistości, jaką jest emocjonalna zmienność ludzkiej kondycji, nagrodą dla Ciebie będzie dostęp do nieograniczonych możliwości, jakie przed Tobą stoją. Emil Cioran powiedział, że nigdy nie miał przyjaciela, który byłby prawdziwy i nie zagłębiał się w absurdalność rzeczy bez przysłowiowego smoczka. I można w pewnym sensie zrozumieć skąd on to bierze. Czy wybierając przyjaciół lub próbując zrozumieć samego siebie, próbując poznać kogokolwiek, chcesz, aby rozmawiała z tobą osoba bardzo rozproszona? Nie, bo jak w ogóle ją poznasz? Czy chcesz, żeby ktoś tylko powtarzał jakąś książkę, którą przeczytał, albo rozwodził się nad tym, co na dany temat powiedział nicze? Nie osobiście wolałbym po prostu spędzić czas z niczem. Czy masz coś wspólnego z kimś, kto udaje kogoś, kto przekroczył nas wszystkich, słabe istoty ludzkie, i nasze uczucia smutku? Tylko zmagając się z dostępnymi nam prawdziwymi możliwościami, mamy dostęp do samych siebie i do innych. Cioran w swojej książce na szczytach rozpaczy zadaje pytanie. Kto jest bardziej nieszczęśliwy ten, kto odczuwa własną samotność, czy ten, kto odczuwa samotność świata? W tym cytacie mówi o kilku rzeczach, ale jedna z nich, jak sądzę, doskonale oddaje to, co wielu postrzega jako paradoks leżący u podstaw jego twórczości. Z jednej strony jest on myślicielem, który chce tam pójść. Jest myślicielem na tyle mrocznym, by poruszyć kwestię kosmicznego poziomu samotności gatunku ludzkiego, samotności, którą odczuwa każdy. Ale właśnie poprzez poruszanie tego tematu, mówienie o nim, rozpakowywanie go, czasami wyśmiewanie, zadręczanie się nim, a w końcu nieakceptowanie go, aby jakoś rozproszyć to, jak bardzo nas on krępuje, ale przez obejmowanie go, wczuwanie się w niego, kiedy robimy te wszystkie rzeczy, czujemy się mniej samotni. Po przeczytaniu jego prac, ponieważ czujemy nie tylko to, że ktoś inny czuje tak, jak my czasami w naszych najgorszych dniach, ale także to, że każdy czasami się tak czuje. A to daje poczucie, że jest się przynajmniej częścią czegoś. Cioran robi to z każdym z tych uczuć, o których dziś rozmawialiśmy. Wciąga się w nie. Fascynują go najbardziej mroczne i tabuizowane sprawy, o których można mówić w tak zwanej grzecznej rozmowie. Jednak dwie z jego ulubionych rzeczy, którymi był zafascynowany przez całe życie, to pojęcia porażki i samobójstwa. Jego przemyślenia na temat porażki są równie interesujące co zabawne. Jego ulubionymi ludźmi w życiu były kompletne porażki. Rozkoszował się swoimi życiowymi porażkami i uważał, że należy się z nimi pogodzić. Z drugiej strony, samobójstwo było nieco bardziej skomplikowaną kwestią. Cioran nie uważał samobójstwa za odpowiedź na niewygodne uczucia. On sam nie popełnił samobójstwa. W istocie, może być kuszące, aby wyobrazić sobie Ciorana jako jakiegoś emo-podobnego kolesia z rogu baru o nazwie Piwo Rzemieślnicze jest bez znaczenia? Nie, wręcz przeciwnie, pamiętajcie, że całe jego przesłanie polega na tym, aby przyjąć życie, co dla niego oznacza konieczność przyjęcia melancholii, strachu, porażki. Jest kilka osób, które opowiadają o spotkaniu z Cioranem i wyraźnie zaznaczają, że był on być może jednym z najbardziej witalnych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkali. Na koniec cytat. Fakt, że życie nie ma sensu, jest powodem, dla którego warto żyć. Co więcej, jest to jedyny powód.